zawieszenie dosyć mocno pompuje. Czy to się można częstować? Czy chciałbym wydać 17 tysięcy na rower? Jestem tego warty. No niedobrze. No cześć, chwila na rower. Przede mną kolejna próba podjęcia decyzji, czy potrzebuję rower z pełnym zawieszeniem i jeśli tak, to jaki. Dzisiaj znowu uda mi się przejechać na Canyon Lux Trail w diametralnie innych warunkach niż poprzednio i spróbuję doszukać się jego zalet i chcę zauważyć, czym on deklasuje zwykłego hardtaila, że jest warty swoich pieniędzy. Czas w drogę. Zobaczmy, czy uda mi się podjechać tutaj pod ten korzeń, na którym na hardtailu mi się nie udawało. I ten też nie pomógł. O co mi chodzi z tą przeszkodą? Już pokazuję. Chodzi o to, że tutaj jest powalone drzewo. I zawsze mam kłopot, żeby tylnym kołem tutaj podrzucić, żeby pojechać dalej. Ale jak widać, braki w technice są na tyle duże, że rower z pełnym zawieszeniem też mi tu nie pomoże. Oj, chciałem się wyżyć, ale nie pokaleczyć. Na pewno po płaskim terenie, po muldach, po piachu, po jakichś tam przewróconych drobnych drzewach, no rower z zawieszeniem naprawdę ułatwia życie. Nie muszę pracować nogami, nie muszę tak wybierać tego podłoża własnym zawieszeniem. Tylny damper za mnie to robi. Ja się skupiam na torze ruchu. Jak tam jest jakiś korzonek, większy kamień wielkości cegły lub trochę większy, nie patrzę na to. Rower sobie z tym poradzi. Już wyjeżdżałem spod ruin huty Józefa w Samsonowie, a tu takie widać atrakcje witają gości. Czy to się można częstować? Na asfalcie dzięki temu, że rower jest lekki, jedzie się swobodnie, ale nie jest to idealna jazda, bo niestety gumy są szerokie. I one się przydają w takich warunkach jak tutaj. No ale na asfalcie przeszkadzają. Ale specjalnie wybieram teraz dziurawe miejsca. No mniej trzepie niż na hardtailu, zdecydowanie. A tu się nie chce pochlapać. Przy zablokowanym zawieszeniu nie czuję, żeby rower pompował bardzo. Rany, jak przyjemnie. Słoneczko świeci, cieplutko. No na pewno na takiej nierównej drodze pełne zawieszenie pozwala płynnie pedałować. Nogi nie są tak wybijane z rytmu przez nagłe podbicia. I to, co pamiętam, tak mi doskwierało, kiedy przesiadałem się lata temu z trzosówki na MTB, kiedy to na szosie po prostu ciśniesz pedały, ile masz i ten mięsień pracuje płynnie. Na MTB, w momencie, kiedy wjeżdżasz na korzenie, kamienie, szczególnie na hardtailu właśnie teraz dostrzegam, podłoże bardzo bije w mięśnie. One muszą oprócz zwykłej pracy jeszcze absorbować wszystkie drgania. Więc pełne zawieszenie naprawdę tutaj pomaga.
ten kanion ma możliwość pełnej i połowy blokady amortyzatorów. Z wyłączoną blokadą zawieszenie dosyć mocno pompuje. W połowie są to jakieś 2-3 cm przy tym samym trybie jazdy. A w momencie, kiedy włączę całkiem, pompuje tak samo mocno i przedni widelec ani drgnie. Nie wiem, czy te ujęcia wyszły poprawnie, czy coś z nich można wywnioskować, ale na pewno jest odczuwalna możliwość pełnej i połowy blokady amortyzacji. Ten rower w stosunku do mojego hardtaila ma pewne braki. A mianowicie brak mu przedniej przerzutki. Tak mówię, to trochę z przekąsem, bo zastanawiałem się, jak to będzie, bo na swoich rowerach, nawet na MTB, nigdy nie miałem jednego blatu. Zawsze miałem dwa, a na początku w moim Kelisie jeszcze 26 cali miałem trzy. Podczas jazdy w terenie tak płynne stopniowanie biegów nie jest aż tak konieczne. Bo to nie jest różnica, że podjeżdżamy 3%, później 4%, później 5%. Tylko podczas jazdy w terenie jest to w dół 6%, nagle pod górę 8%, nagle w dół 3%, nagle pod górę 12%. Więc to przełożenia i tak zmieniałem co 2, co 3. Więc jeden blat z przodu w rowerze górskim wydaje mi się doskonałym rozwiązaniem. No niedobrze, w pełnym zawieszeniu nie odczuwałem żadnej potrzeby zwolnienia na zjeździe. Wjechałem na ten pomost, on jest pływający, trochę trzeszczy, nie wiem czy po przeglądzie przed sezonem, żebym się tu nie zmoczył. Nie, że ze strachu, tylko żebym nie wpadł. Bo to zdecydowanie rower wodny nie jest. No i pojeździłem troszkę w warunkach bardziej sprzyjających. No i podoba mi się ten rower. Fajnie się na nim jedzie. Zachęca do wariackiej jazdy, bo ma się takie poczucie, że on się zatroszczy o te wszystkie nierówności, wyboje, kamsztory, korzenie. A ty po prostu ciesz się z jazdy, jak masz okazję, to skacz, nie bój się lądowania, ja sobie poradzę. I mam tylko jeden kłopot z tym rowerem. Jego cena. Moim zdaniem nie wykorzystam w pełnym zakresie możliwości tak drogiego sprzętu. On jest leciutki, więc fajnie się na nim by ścigało, podejrzewam. Ma fajny skok zawieszenia, 120 przód tył. Ma pełną i częściową blokadę zawieszenia. Ma myk-myka. Tylko, że czy chciałbym wydać 17 tysięcy na rower? Gdyby to był mój jedyny rower, to może. I tłukłbym nim cały czas, tylko nim trasy. On by był w pełnym użytku. Ale ja wciąż mam jeszcze szosę, mam gravela, mam hardtaila i to byłby czwarty rower. Wolałbym mieć rower z pełnym zawieszeniem, ale na przykład za połowę ceny. A w takiej cenie można już kupić Gianta Stensa, można kupić Marina Rift Zone 1, można kupić Octan One i jeszcze wiele innych rowerów. Pewnym kompromisem może być na przykład Orbea, która kosztuje około 11-12 tysięcy. No ale 17? To mnie bardzo boli. Ciągle się nad tym zastanawiam. A sam rower. Super.
Będąc mamilem, musisz mieć świadomość, że są młodsi, są lepiej predestynowani. My, walcząc z odpowiednią zawziętością, jesteśmy w stanie stawić im czoła. I być może wygramy, a przynajmniej nawiążemy równorzędną walkę. Hej. Cześć. Jedyno, jak tu jeździć po tych lasach? Gdybym wiedział, że tu jest tak pościńce nieposprzątane, to bym się tu nie wybrał w ogóle. Żadna przyjemność, tylko ryzyko uszkodzenia roweru. Czasami, pewnie jak większość z Was, jak wchodzę do sklepu, tak się zastanawiam, który rower zabrać? Carbon, czy aluminium, czy speca, czy marina? Czy w ogóle decydować się na kradzież? Oczywiście żartuję. Podsumowując, na pewno rower z pełnym zawieszeniem jest super. To są zupełnie inne wrażenia z jazdy. Byłem tym rowerem również w Szczyrku, miałem okazję się przejechać po hip-hopie. Ma takiego zęba, zachęca do zabawy. Jedyną moją wątpliwością to jest ta cena. Czy ja jestem gotowy na to, żeby wydać 17 tysięcy na rower? Przecież za to mogę kupić o połowę tańszy Marine, Rift Zone, jedynkę albo dwójkę, Giant Astensa, albo chociażby Canyona Neurona. I jeszcze zrobić remont łazienki. Nie wiem, mam jakąś wewnętrzną blokadę, jeśli chodzi o wydanie tak dużej kwoty na rower. No, ale wiadomo, każdy ma tą granicę w innym miejscu i można sobie też powiedzieć, jestem tego warty, to moje hobby, tak się relaksuję, warto kupić taki rower. Ja się jeszcze zastanawiam, tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, wreszcie wiosna, cześć!